witajcie w dzisiejszym odcinku. Mówię tak spokojnie, bo jestem przepotężnie głodna, dlatego że specjalnie trzymałam swój żołądek pusty, bo nagrywam odcinek trochę inny niż zazwyczaj nagrywali wszyscy influencerzy, youtuberzy i tak dalej, że testują znienawidzone jedzenie influencerów. Będę testowała ulubione jedzenie influencerów. W związku z tym napisałam do 6 osób i dzisiaj będziemy testowali ich ulubione jedzenie w Warszawie. Dlatego że większość z nich jest z Warszawy, jedna osoba chyba tylko nie jest, więc... A nie, dwie, bo Sergiusz też nie. Ale jakby on też ma tutaj taką jedną ulubioną knajpę, ulubione pozycje. Mamy już zrobioną listę, więc mamy do objechania 6 restauracji. Nie tylko są tam główne dania, są tam też sery i tak samo śniadanie. Właśnie pierwszą knajpą, do której pojedziemy, to jest restauracja, a dokładnie knajpa Keto od Boxdela. To jest jego ulubiona. Idziemy do Keto City. Jest to śniadanie angielskie keto. Dlatego, że Boxdel teraz jest w trakcie odchudzania, swoją drogą w ogóle wygląda naprawdę z w ogóle niebo na ziemia, inny człowiek. Dobra, jesteśmy. To jest Keto City, ale akurat klasówka Keto City nazywa się Kiełba w gębie. Na mnie będzie Keto śniadanie angielskie. Słuchajcie, no niestety grilla teraz nie ma, więc musimy poczekać 20 minut. Więc żeby nie marnować czasu, to akurat w tym samym miejscu, czyli w hali koszyki, też jest ćma i tam są dwie ulubione pozycje od Sergiusza i faktycznie muszę potwierdzić, że za każdym razem jak jesteśmy, to Sergiusz jeździ do tej ćmy i za każdym razem bierze żurek i bierze te naleśniki, więc właśnie po to idziemy. No ja powiem tak, no w ćmie już często jadłam, ja tutaj zazwyczaj biorę cepeliny i żur też jadłam. No i słuchajcie, ćma to jest w ogóle jedna z nielicznych restauracji, która jest otwarta 24 godziny na dobę i ta restauracja w weekendy, w nocy o godzinie 4-5 jest oblegana, bo ludzie z imprezy po prostu, którzy chcą zjeść coś takiego normalnego, smacznego, to przyjeżdżają tutaj zamiast do maka albo na kebaba. Oczywiście ludzie też przyjeżdżą na kebaba, ale tutaj faktycznie można sobie zjeść coś takiego, wiecie, treściwego nawet o 4 po imprezie. No dobra, więc ja robię wielki test żuru. Co mamy w środku? Mamy połówkę jajeczka, mamy kawałeczki boczku, mamy kawałeczki kiełbaski, jakiegoś mięsa. Trochę inny niż zwykle, bo ja pamiętam, że jadłam go kiedyś, bo Marcin też bardzo lubi ten żur. I on był o wiele tłustszy, gdzie jest taki bardziej wodnisty. Jajko jest fajne, na pewno gotowane na świeżo i w środku jest te żółtko takie niedogotowane. Ja osobiście wolę gęstsze trochę, takie bardziej mówię, mniej wodniste, tylko takie gęste, porządne żury. I w ogóle lubię pieczywie w chlebie. Krawce naleśnika. Owoce sezonowe. Widzę, że tutaj jest gruszka, truskawka i naleśnik jest polany sosem truskawkowym chyba też i w środku jest twarożek. Naleśnik bardzo dobry, no. W sensie ciężko jest, żeby ten naleśnik nie był dobry, bo to jest po prostu naleśnik z twarogiem i owocami, polanym takim sosikiem truskawkowym. Mi się wydaje, że Sergiusz lubi takie jedzenie dla dzieci. Takie dziecięce jedzenie. Żur oceniam 7 na 10 i naleśniki też 7 na 10, bo też mnie nie powaliły. No. W domu bym zrobiła sobie dokładnie takie same, bez problemu. Możemy zrobić podsumowanie. No akurat nie jest ważne, bo tutaj nie sprawdzamy jakby. Ale no, Sergiusz, widzicie, co jakbyśmy mogli powiedzieć, że osoba, która by poszła na coś drogiego i tak dalej, a zapłaciliśmy za żurek i za naleśniczki i za wodę. Zapłaciliśmy 68 złotych. No i super. Słuchajcie, na przykład woda kosztowała 16 złotych, a naleśniki 18. Co ty gadasz? Ja bym chciała te śniadanie angielskie keto. No powiem tak, no jest to boxdelowe śniadanie. No tak, jak klasyczne angielskie śniadanie, no to nie mogło się obejść bez jajka, bez pieczarek, bez boczku. Mamy też takie frankfurterki. Ja sobie, no bo jajeczko zawsze dla mnie musi być posolone, tak samo pieczarki nieposolone, to tak jajko rządzone idealnie. Żółteczko mamy nieścięte. Dwie frankfurterki, spróbujmy boczek. No jest taki, powiedziałabym, dopieczony, ale nie do końca. Ale dobrze, choć ja wolę jeszcze bardziej chrupki. Przetestujmy frankfurterki. Tłuste mega w ogóle to jest wszystko. Ten, zobaczcie, ona jest aż świeci od tłuszczu. No powiem tak, oceniam to śniadanie ze względu na to, że brakuje mi normalnego pieczywa, ale oceniam to śniadanie na 9 na 10, bo wszystko jest bardzo dobrze zrobione. Pieczarki są idealne, frankfurterki bardzo dobre jakości mięso. A ile kosztowało to śniadanie? 33 zł, to jest normalna cena śniadania. Teraz, kiedy jest inflacja, to 30 zł to jest naprawdę taka normalna cena śniadania. A tutaj naprawdę to śniadanie jest takie, że duży chłop się naje. Testuję tylko jeszcze pomidorka polanego jakimś sosem dziwnym, chyba winegrę. 9 na 10. Słuchajcie, to pieczywo jest zrobione z mąki migdałowej, z mąki kokosowej, ze śmietany i z jajka. Ale jest też opcja, w razie czego jakbyście byli zainteresowani, jest opcja nie keto, wtedy macie normalne pieczywo. Też pani powiedziała, że zależy jakie wzięliśmy, jaką opcję wzięliśmy, nie? To co, gdzie teraz lecimy? Możemy właśnie zdecydować się na jakiś deserek i słuchajcie, Marta Linkiewicz jest teraz w trakcie robienia wagi przed walką, dlatego że bije się z Ewą Rodnicką. No i słuchajcie, jak się jej zapytałam o jej ulubione danie, to szybciutko odpisała, że jest to kołacz z nutellą, więc pewnie teraz jej się taki marzy, kiedy robi wagę, no bo wiecie, jak się robi wagę, to generalnie ogranicza się bardzo węglowodany. Się je się tak mało węgli, że jest się cały czas zdenerwowanym, i chodzi się takim bez energii, nie? Więc robienie wagi jest ciężkie, no więc na pewno nie może sobie pozwolić na takiego kołacza z nutellą. Powiem ci, że nie jadłam jeszcze kołacza takiego na świeżo, na ciepło. Jesteśmy w
ścisłym centrum. Słuchajcie, też was zawsze denerwują ci, no, zazwyczaj to są faceci, rzadko się zdarza, że to są kobiety. Nie będę tutaj używała brzydkiego określenia, ale są to mężczyźni, którzy stoją i pokazują wam miejsce parkingowe. I oni, jeżeli tam zaparkujesz, to uważają, że im się należy za to jakaś opłata. Często są bardzo nachalni. No i jak ja jestem kobietą, to też po prostu dla mnie to jest bardzo niekomfortowe, jak taki facet stoi mi nad szybą i nagabuje i bardzo tego nie lubię. Oski już był wyskoczyć szybko, zobaczyć, czy te kołacze tutaj są na pewno. No i są z Nutellą, ale są bez bitej śmietany. A Marta lubi z bitą śmietaną. A ogólnie to ona mi powiedziała, że najlepsze to ona poleca oryginalne z Bydgoszczy. Kurde, ja bym wzięła waniliowego chyba. To jest taki najbardziej neutralny. Ej, ale to będzie taka bomba kaloryczna, słuchajcie. No ale to będzie dobre. Patrz, jakiś taki najbardziej neutralny, to chyba waniliowy będzie, nie? Z Nutellą. Wiem, że nie ma takiej opcji z bitą śmietaną, ale po prostu mogę zapłacić jak za rurkę, a bez rurki tylko bitą śmietanę bym chciała na kołacza. Słuchajcie, to jest potężny kołacz, nie? To jest potężny kołacz. Jest Nutella w środku, proszę bardzo, jest śmietana i jest ciepły. No, śmietana mi spłynęła na dół. Dobre to jest, ale tak słodkie. Ja wam powiem, że ja nie jestem słodką dupką, tak zwaną. Ja wolę pizzę, frytki, takie rzeczy. Więc ja bym na takiego kołacza sama nigdy nie przyszła. Moja ocena to 7 na 10. Idziemy teraz do restauracji. Winestone. Ona jest w Mariocie, na Złotej. Chyba każdy wie, że Wojtek Gola mieszka w takim popularnym budynku tutaj, gdzie dużo takich właśnie sławnych osobistości mieszka. No, więc on ma tutaj bliziutko, no i słuchajcie, jego ulubionym daniem jest steak. Jak na mężczyznę przystało, szarmanckiego takiego jak Wojtek Gola, to jest steak medium rare. Krwiście musi być trochę... Wie pani co? My już wiemy dokładnie, co chcemy. My chcemy steak medium rare. A który? Ja generalnie wolę polędwicę. Przypuszczam, że Wojtek też da się polędwicę pewnie. Polędwicę, z polędwicy. Do tego fryteczki i sok wyciskany z pomarańczy. Słuchajcie, Wojtek na razie ma najdroższą pozycję, bo to jest steak za 139 zł. Do tego fryteczki i sok wyciskany z pomarańczy. W ogóle dostaliśmy tutaj pełen jadłospis. Ja się też czuję jak Wojtek Gola, czekam na swojego steaka. No więc tak, steak medium rare, tłumaczyłam już w sumie wcześniej, ale jest, proszę bardzo. Sok pomarańczowy, który Oski zapomniał, że trzeba testować do filmu, więc wypił połowę, ale zaraz dostaniemy nowe. Kurczę, nie widziałam, że do tego steaku są frytki normalnie w porcji. Ja mam jeszcze jedną dodatkową porcję, ale to nie ma problemu. Z tego co widzę, też są takie dwa sosiki do fryteczków przynajmniej, więc jest też fajnie. Robimy wielki test steaka. Sprawdźmy najpierw, jak wysmażenie. No medium to nie jest. No medium to nie jest. Jest well done. Może nie well done, ale well przynajmniej. Ale dalej będzie może medium. Sprawdźmy się taki większy. Na środku przekrój. Połówmy go tak na pół. Ale wiesz, on powinien być wszędzie. Jest wysmażony. No jest wysmażony. No więc minus duże za wysmażenie. Nie będziemy, bo tak generalnie gdybym przyszła tutaj po prostu tak by zjeść, no to poprosiłabym o steka z dobrym wysmażonym, jakie prosiłam. No niestety tutaj jest ten problem, że wiesz, jak na przykład bierzesz sobie well done, a dają ci medium, no to po prostu ci go dosmażą. No. Tutaj muszą robić nowego steka. Ale nie będziemy tak chamscy, więc po prostu przetestujemy takie, jak jest. Znaczy generalnie nie powinni ci dosmażyć nawet, no. Bo nie powinno się smażyć steka dwa razy. No powiem tak, stek, mięso mają smaczne, ale no ewidentnie to nie jest medium rare. Sprawdźmy fasoleczkę jako dodatek. No i sprawdzę frytki takie, jakie są dodawane do steka. Ale słuchajcie, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Frytki, które są podawane do steka, są inne, niż są podawane jako osobna porcja frytek. Patrzcie, wydaje mi się, że to jest jakby ta tańsza wersja tych frytek. Te są smaczniejsze. Te są lepsze, ja tak te są lepsze. No. Zobaczcie sobie, bo to naprawdę widać, bardzo widać różnicę, jak się nawet przyłoży, widzicie? No wiem, tak. No ja oceniam 6 na 10, no bo stek musi być dobrze wysmażony. To jest najważniejsze, nie? W steku akurat. 6 na 10. Ta fasolka jest taka. A frytki, gdybym nie domówiła, to ja bym miała te. No to są po prostu frytki, jeszcze w dodatku bez sosów. Też był dopisany sok, że to jest jakby komplet, no to testuję sok. Jest zrobiony z pomarańczy sokowej. Czuć, że to jest taka słodsza, tak, no. Ostatnio tłumaczyłam Oskiemu, że w niektórych knajpach robią ze zwykłych pomarańczy i ten sok jest taki bardziej kwaśny, wyrazisty, ale większość knajp robi z sokowych. Te sokowe, one są trochę mniejsze, mają więcej soku i są bardziej słodsze, nie? Ej, powiem wam, że mnie teraz tak zmuliło, że śpiąca się zrobiłam od ilości tego jedzenia. Jest godzina 14:44, my jesteśmy już po śniadaniu, deserze, wszystkim, no nie? Jesteśmy teraz pod taką jedną z popularniejszych sieciówek meksykańskich, The Mexican. Wybrałam ją, bo jest taka fajna, kolorowa i mega popularna. Mamy teraz tutaj do przetestowania fajitas, kurczaka. Jest to ulubione takie główne danie od Kartoni, bo Kartoni mi wysłała w ogóle swoje ulubione śniadanie, obiad i słodycze. Ale uznałam, że lepiej będzie obiad, więc idziemy na fajitas. No jako, że ona jest z Krakowa, no to no, nie pojedziemy do Krakowa, więc tak jak mówię, dlatego jest tutaj. Słuchajcie, dostaliśmy tutaj mini poczęstunek, no jak już jesteśmy, fajnie. To czemu nie, przetestujmy. Super. Słuchajcie, dostaliśmy taką cieplutką tortilkę z sosikiem. No, jak tortilla z sosikiem. Ale miło. Jako dzisiaj pierwsza knajpa jedyna. Gadała na poczekajkę. Ale ja najbardziej lubię czekajki, brumi pieczywka z masełkiem ziołowym. Dają takie, często w takich knajpkach też sami pieką pieczywo. Na przykład w Dyspędzie w Warszawie jest bardzo dobra czekajka, bardzo dobre pieczywo mają. Pechotka.
znana pozycja z deserów albo z drinków, ale chyba z deserów, takie ciasto jedno, że podaje ci je Zorro. I puszczają taką muzykę i podaje ci je Zorro i cię. No bo The Mexican to jest sieciowa, ja byłam w The Mexicanie też w Gdańsku. Proszę bardzo, tutaj tortille do fajity i tu mamy fajitę. Super. Papryka, cebula i do tego kurczaczek. Dostaliśmy również tortilki i śmietana kwaśna. Wziąłam opcję pikantną. Boskiemu delikatysikowi może to nie pasować, ale ja jestem zwolenniczką pikantnego jedzenia, ja to lubię. Jak pieczę. Lubisz na ostro. Lubię na ostro. Nie tylko jedzenie. Powiem tak, to jest bardzo proste danie i uważam, że w Polsce mamy bardzo dużo jakby, to jest taki gulasz polski jakby, kumasz, tylko że z kurczaka. Ale bardzo dobre, smaczne, nie jest mocno ostre. Powinno się jeść tak, że się nakłada sosik, nakłada się śmietankę, nakłada się fajki i się takie ktilką, no nie? Ja sobie może zrobię akurat taką mini wersję tego fajitasa. Nałożę sobie chickena, cebulki. Ale ja lubię fajitas, to fajitas jest dobre. Moim zdaniem jak na kuchnię meksykańską za mało doprawione, za mało ma takiego charakteru. Meksyk mi się kojarzy z taką, wiesz, dużo przypraw, pikanteria, intensywne smaki, a to jest takie delikatne. 8 na 10. Nie da się nic powiedzieć na to. To jest dobre. Kurczak, wiesz co? Oj, ostry. O, jeszcze na wynos zgarnęliśmy, tak, żeby jedzonko się nie marnowało. Nie myślicie, że z poprzednich nie wzięliśmy na wynos, po prostu Oski wszystko zjadł. Słuchajcie, została nam ostatnia rzecz do objechania i na sam koniec mamy fagatę. Czy mi się od razu skojarzyła fagata i wiedziałam, że napiszę, no to sushi. Fagata najbardziej lubi Izumi, biały kamień. Tylko że Oski tutaj zwraca uwagę, że w białym kamieniu mogą nas wyrzucić z nagrywek. Dlatego pojedziemy do Izumi, takiego bardziej kameralnego, w innym miejscu. Też w centrum, więc chodźmy. Jesteśmy w Izumi, na Placu Zbawiciela. No, powiem tak, ja jeżeli chodzi o sushi, to toleruję tylko dwa rodzaje sushi. To jeszcze w dodatku sushi z sakany najczęściej. Choć tutaj te w Izumi też mają dobre akurat. I proszę Państwa, jest to tak, rolka, krewetki w tempurze, spicy mayo do tego, oraz tatar w tempurze z łososia, również ze spicy mayo. Ale sojowym też jest okej. I to są dwie rolki, które ja toleruję, które jem w sushi. A tak, bardzo nie lubię surowej ryby. A tutaj Agata bardzo lubi surowego łososia. No ale słuchajcie, no, jemy ulubione jedzenie influencerów, wszystko dotychczas mi smakowało. Na sam koniec, bo to jest ostatnia knajpa, ostatnie danie, zostawiłam coś, co mi mniej będzie smakować. No ale przetestuję, może się miło zaskoczę. No i to jest jeszcze z truflami. Czuję rybę. Ale ten łosoś chyba nie jest surowy. Jest lekko spieczony, widzisz? Bardzo ładnie podane. Kawioru nie lubię. No ale to tylko dla ozdoby jest, tak? Ale no co zjem, nie? Trufle lubię ogólnie. Gdzie są te trufle? To na zewnątrz? To u góry i w środku. One mają taki intensywny zapach w ogóle z trufla. A, w środku jest surowy. Ja w ogóle jem sushi na dwa, nie? Bez sensu. Nie, ty tego nie zrobiłaś. Nie dam rady zjeść tej ryby. Ja wiem, że to jest dobre, w sensie wiesz coś, że ta rolka jest dobra, że ta ryba jest dobra, ten ryż jest dobry. To ty ocenisz. Imbir to ja uwielbiam. Nie lubię tak jak jest zbity, tylko wiesz, kawałeczek, nie? Jak oceniasz? No, ja jestem fanem sushi generalnie i za tą rolkę w życiu bym nie dał 60 zł, to po pierwsze. No ja wolę sobie zamówić zestaw za 100 zł z Nowa Sushi też, z dowozem, za 50 kawałków. Chciałam powiedzieć, że to jest ostatnia restauracja, ostatnie danie, jakie odwiedziliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że test ulubionego jedzenia influencerów wam się spodobał. Lista influencerów jest jeszcze długa, ja w ogóle miałam plan, żeby nagrać taki film, że testuję ulubione jedzenie raperów. Napisać do kilku jakichś takich, nie wiem, Odessa, coś takiego i zapytać się, jakie jest ich ulubione jedzenie i zobaczymy. Wydaje mi się, że też mogą być fajne, ciekawe pozycje. No bo też się pewnie tak z tym niedzielą tak bardzo jak influencerzy, no bo nie nagrywają aż tyle w social mediach, więc wiecie o co chodzi. Ale ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Dajcie znać, jak wam się podobał w komentarzu. Piszcie też, kogo byście zobaczyli w kolejnym odcinku właśnie, jakbym miała nagrywać z raperami albo w kolejnej części z influencerów. Kogo byście byli ciekawi jakiegoś ulubionego jedzenia. No i tyle. Cześć.